Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Gramy na Gazie. Z mojej prawej strony, jak zwykle, mój przyjaciel Borsuk. A z mojej lewej, mój przyjaciel serdeczny, Larek. I dzisiejszy odcinek to dopiero będzie nietypowy, ponieważ postanowiliśmy zagrać na sprzęcie konkurencji, czyli na sprzęcie Commodore, ale nie na 64, tylko na Amidze i to na Amidze CD32. No właśnie. Jak ty to przeżyjesz? Ja tylko tak powiem, że szansa na przeżycie jest bardzo duża, bo Amiga to jest jakby jednak taki spadkobierca trochę Atari. Tak, małego Atari. Słyszałem o tym, może coś nakreśl widzą, dlaczego to Amiga, a nie Atari ST jest spadkobiercą małej Ataryny. Główny konstruktor, który projektował Amigę, to projektował również wcześniej Atari. Jay Miner? Dokładnie tak. Amiga jest jakby rozwinięciem troszeczkę Atari, małego Atari. Natomiast Atari ST ma generalnie nic wspólnego z 8-bitowym Atari. Mm-hmm. Mimo, że się nazywa Atari. Trochę tam się pozamieniali ci inżynierowi z jednych i drugich firm i tak to... On chyba chciał w pewnym momencie ten swój projekt zwany Amiga sprzedać i Atari, i Commodore, i jakoś tak, tak to było. Amiga była osobną jakby firmą, która potrzebowała funduszy na dalsze prace. Mm. No i wystawiła na sprzedaż swój projekt, ale Jack Tramiel, to był taki trochę skąpirabło, nie? No i nie chciał dać tyle, ile Amiga chciała. No i nie sprzedali im. Natomiast kupił ją Commodore. No i od tego momentu jakby Amiga stała się częścią Commodora. Jack Tramiel musiał sobie zaprojektować swój własny komputer 16-bitowy. Tak, było to Atari ST. Inżynierowie, którzy projektowali ST, to byli ci, którzy wcześniej wymyślili po części, bo pewnie nie wszyscy, ale po części Commodore 64. Mhm. Więc to tak się tam zmienił. Tak, no bo Jack Tramiel przeszedł z Commodora do Atari, żeby ratować Atari w pewnym momencie. Co mu nie wyszło do końca, Amiga była sukcesem. I teraz ja się nie dziwię z perspektywy czasu, że moimi ulubionymi komputerami to są Atari XL, XE i Amiga 500, to są moje ulubione komputery, więc widzę tą zbieżność. Dlaczego tak się stało? No tutaj będziemy grać troszkę na niewypale, na Amidze CD32. Znaczy może tutaj nie do końca taki niewypał. No jest to typowa konsola do gier, natomiast na bazie Amigi 1200, o ile się nie mylę. Tak jest, tak jest. Szczegółów tutaj nie znam, no to nie mój świat. Na bazie Amigi 1200, z tym, że dlaczego nie wypał, powiem szczerze, bo niby konsola 32-bitowa, ale niestety biblioteka gier bazowała głównie na starych tytułach, na tych wydawanych właśnie na Amigę 1200 i na Amigę 500, po prostu w wersjach dyskowych. Mało tytułów stricte zrobionych na 32 bity, wykorzystujących dodatkowe układy, które tutaj siedzą. No i nie ukrywajmy, że ta konsola wyszła już tam troszkę przed PlayStationami i zobacz, jaka to jest różnica jakości. Ja jednak mam do niej sentyment, gdyż nie mam innej Amigi aktualnie w domu, tylko tą, a dysponuję różnymi składankami gier na CD32, gdzie sobie gram w gry z Amigi, czuję klimat ten sam, jak byłem młody. Ale ja myślę, że ta Amiga CD32 to i tak był lepszy pomysł niż Atari Jaguar, bo tam ta konsola to w ogóle praktycznie nie miała wsparcia w grach. Tamta to była 64 bity ponoć, to wiesz. Tak. Coś tam było 64-bitowe i wykorzystali tak do sloganu reklamowego, no bo to się powinno wtedy lepiej sprzedawać. No okazało się, że nie, bo będzie się sprzedawać, a będą gry, a tam dokładnie, niestety nie było. Dokładnie, zapomnieli, że muszą być gry i to nie mają być gry z poprzednich konsol, z poprzednich sprzętów, bo tak samo było na Jaguarze, że oni wydawali troszeczkę bardziej kolorowe wersje gier, które wychodziły wcześniej na sprzętach 16-bitowych. Na Jaguara pokazywały się gry z Amigi, pokazywały się gry ze SNES-a, a produkcje typowo pod Jaguara przeważnie miały też kiepską jakość. No, nie ukrywajmy, obydwie firmy, zarówno Atari, jak i Commodore, nie umiało przeskoczyć w świat tych 64 bitów i w świat CD dopiero później, za parę lat, bo to był rok czy półtora różnicy, PlayStation pokazało... No tak, Sony wykosiło wszystkich. Wykosiło wszystkich, jak to powinno wyglądać. Ale dobrze, nie jesteśmy tutaj po to, żeby historycznie tutaj się rozwodzić, kto miał lepszy sprzęt. Jesteśmy po to, żeby pokazać, że w XXI wieku, w 2019 roku wychodzą jeszcze fajne, dodatkowo polskie
gry na Amigę. No dla mnie to jest zupełna nowość, także ja tutaj tych gier nie znam, będę jakby tutaj świeżym takim człowiekiem, który będzie obserwował te gry, z czego się bardzo cieszę, bo zobaczę coś nowego. No zebraliśmy się tutaj właśnie po to, żeby pokazać Wam duchowego następcę kultowej gry z Atari i z Commodore, czyli River Raid. No proszę. Słyszałeś o czymś takim, że na Amigę wyszedł duchowy następca? Jakby kontynuacja, podobne zasady w nowych szatach? Powiem Ci, że tak, że słyszałem, ponieważ no, od momentu, kiedy razem nagrywamy te nasze różne filmy, to spotykamy się też na zlotach i widzę, co Ty jeszcze między Atari, a nie wiem, a BBC Micro wyprawiasz i tam widziałem, że grałeś sobie właśnie w tą nową grę. Jeszcze wtedy ona się nie ukazała na rynku, nie? Bo to był jakiś taki przedpremierowy pokaz. Tak. No więc jak najbardziej słyszałem, aż jestem ciekawy, jak to rzeczywiście wygląda i jak to się będzie grać w to. Gra nazywa się Bridge Strike i została zaprojektowana przez Polaków, przez Krzysztofa Matysa, który robił grafikę do tego o ksywie Coyote 1222. I przez Pawła Nowaka o ksywie UN, który jest głównym programistą i właścicielem firmy, która zajmuje się też wydawaniem gier na Amigę. I oni tu własnym sumptem w połączeniu bodajże z Włochem Simonem Bernacchią, który robił muzykę do tej gry, on ukrywa się pod nickiem JMD. I jeszcze jedną osobą, zobaczymy sobie to na stronie tytułowej, stworzyli po prostu jakby... No, ciężko nazwać to remake'iem, rozwinięcie albo taki no, amigowy remake, bo Amiga nigdy nie doczekała się River Raida. Chyba Atari ST też chyba się nie doczekało. Tego nie wiem, niestety. 16-bitowe komputery to już nie moja epoka, no. Więc nie jestem jakby w temacie, ale wydaje mi się, że chyba faktycznie nigdy nie było. River Raid to raczej 82 rok, czy jak pamiętamy, czy trzeci nawet. Tak. No więc kiedy się pojawiły 16-bitowe komputery, no to już nikt nie wracał do takich prostych gierek jak River Raid. Oczywiście tutaj wszystko jest podane, wiesz, w nowych szatach graficznych, z taką grafiką już 16-bitową, ale zasady są bardzo wierne, rozwinięte o nowe jednostki, o nowe tam przeszkadzajki. Zobaczycie, może włączamy, żeby nie tracić czasu. Ja mam oryginał, który no właśnie, to jest pięknie wydany, zobaczcie. Bridge Strike. Na płycie i od razu z dyskietkami. Proszę bardzo. Da radę objąć kamera, czy muszę podejść? Nie musisz przybliżać. Nie muszę. Da radę stąd nawet. Zobacz sobie. Dwie dyskietki można na normalnych Amigach odpalać. Kolorowa instrukcja. Firma, która stoi za tym, nazywa się Projekt Red. R3D w sumie, tak to jest napisane. I tą dodatkową osobą, która tworzyła to efekty dźwiękowe, Marcin Święch, ksywa Dumer. I tutaj widzę tłumaczenia na języki Tomek Aszuderent. No i nasz kolega Wojtek Jancz, czyli Wojt z Retro na Gazie, za tłumaczenie instrukcji odpowiada. Gra została także wydana na płycie. I my tą płytę wkładamy w paszczę naszej Amigi CD32. Młodzi gracze by płytę CD pewnie kojarzą. Mm-hmm. Może nawet z muzyki. Natomiast no, gry też są wydawane na takich płytach. Ale tu mamy dyskietkę. No, wprawdzie to nie jest dyskietka znana z Atari czy Commodore 64. Z 8-bitowych sprzętów, gdzie były trochę większe. 5,1/4 cala. Te są dyskietki, to są 3,5 calowe. Taki nowy standard, który wprowadziły właśnie komputery Atari ST i Amiga, jak się pojawiły na rynku. Był taki przejściowy standard, który próbował forsować Amstrad. 3-calowe dyskietki. Oj, nigdy nie widziałem, wiesz? To jest troszkę mniejsza, on ma taki specyficzny, no właśnie, i trochę wtopili z tym. Standardem stały się te. No, tak jakby ktoś nie wiedział, to jest nośnik danych. Tak. Który był standardem na 16-bitach. Dobra, wkładamy grę w paszczę Amigi CD32. Zamykamy. No i zaraz zobaczymy sobie duchowego następcę sławnego River Raid. Powiem tak, może zacznę od takiej wady, która nie wynika z wady gry, ale wynika z Amigi CD32. Amiga CD32 nie jest wyposażona w pamięć fast,
a ta gra właśnie wykorzystuje pamięć fast i przez to tutaj zobaczymy zwolnienia rozgrywki, które będą towarzyszyć nam, że jak w przypadku dużej ilości obiektów na ekranie będzie gra delikatnie chrupać to, niestety. Ja tak zapytam, bo nie znam się na tym. Amiga zwykła tam 500 czy 1200 miała taką pamięć? Można było to rozbudować, wiesz, oficjalnie 500 nie miała, ale tam można było, już nie jestem aż takim specem, ale tam była pamięć chip, pamięć fast, można było to rozbudować, różne konfiguracje. No i to już jest właśnie na sprzęt zrobiony, który wyposażony jest w większą ilość pamięci fast, którą po prostu, która jest szybsza od normalnej pamięci, dlatego to wszystko szybciej działa. Tu mamy jakiś wstęp graficzny, czołówkę fajnie zrobioną, z muzyczką, wprowadza nas w nastrój tej gry. No jakaś fabuła typu, że znowu bohater samotny, sam przeciw wszystkim, musi zwalczyć zagrożenie. No takie intra bardzo fajne są właśnie w grach komputerowych. Przyjemnie się ogląda, wprowadzają do gry, tworzą taki klimat. Za grafiką stoi ten właśnie ukrywający się pod pseudonimem Kojot 1222, Krzysztof Matys. Wypikselował bardzo ładnie całą grafikę. Ja tak może powiem zawczasu, jak będziemy grać, niech to intro sobie przeleci, że mi na przykład grafika w tej grze przypomina troszkę grafikę w grach firm Bitmap Brothers lub Core Design, i kto tutaj był amigowcem, ten wie, że te firmy robiły swego czasu bardzo fajne gry pod względem grafiki, nie tylko pod względem grywalności, więc dla mnie, według mnie to jest komplement dla Bridge Strike'a, że akurat przypomina mi te gry graficznie. No poczekajmy, aż to się skończy, bo w tym czasie tutaj mamy wyciszone, ale muzyczka jakaś rozbrzmiewa. Ciężko będzie nam przejść całe, bo powiem szczerze, to już w ogóle. Grałeś kiedykolwiek, to pierwszy raz będziesz grał. Pierwszy raz. No ja próbowałem, bo wczoraj na przykład przelecieć i no, niestety dolatuję do 25 mostu i tam było po mnie, ale nie wiem nawet ile jest całkowicie. Tutaj logo wzorowane na Top Gunie, 2016 rok tutaj mamy napisane, ale ona okazała się dopiero w tym roku, bo w tym roku myśmy recenzję na Retro Magazie umieścili Bridge Strike'a, dając zielone oczko Retrometru, czyli bardzo dobry, a ona w 2016 roku zdobyła drugie miejsce bodajże na Retrokompie. No to co? To ja może spróbuję. Proszę bardzo. Tutaj na pewno nie dolecę do 25 mostu, bo nie znam gry. Więc ty będziesz sobie mógł w czasie wytłumaczyć zasady. Zasady są bardzo zbliżone do River Raid. Zobaczycie, jak uruchomimy, że to jest. No, niektóre elementy są wręcz identyczne, zaczerpnięte. No i bardzo fajnie, bo River Raid to jest jedna z moich ulubionych strzelanin. O, patrzcie, mamy rzekę, koryto rzeki. Mamy tankowce, na których tankujemy. O, tutaj przyspieszamy, hamujemy naszym samolotem. Możemy się rozbić o zewnętrzne koryto rzeki. Po takich płytkich wodach, po prześwitującym lądzie możemy latać. O, na przykład tutaj teraz przez środek. Tu, po tym możesz latać. A to, co już jest na czerwono, to już cię załatwię. O, mamy statki do niszczenia, więc te same, to mogę przelecieć. Tak jest. Te same reguły, które były w River Raidzie, nawet takie ciekawostki jak strzelanie, że strzelisz i skręcisz, o, most do rozbicia, to widzisz, kierunkujesz strzały, więc tak samo było w oryginalnym River Raidzie i widać tutaj, że twórcy dużo grali w River Raid, że przenieśli do tej gry właśnie te niuanse, takie nieuchwytne dla zwykłego zjadacza chleba, ale to było elementem taktyki w River Raid, że strzelaliśmy i mogliśmy wyminąć pociskiem jakąś przeszkodę. O, tu mamy wskaźnik paliwa, ja może powiem, co jest zobrazowane na ekranie. Na zielono, na środku, pod wynikiem punktowym mamy paliwo. Po prawej mamy ilość samolotów 0,3. Po lewej na niebieskim tle, tak słabo widoczne, ale mam nadzieję, że wy to widzicie, jest numer planszy. Tutaj druga plansza, czyli drugi most rozwalony. Pojawiają się małe statki. Ale powiem, że z tym paliwa to jest krucho, tak rzadko są. No to musisz szybciej lecieć w niektórych momentach. O. I też jest ten motyw taki znany z Atari i z Commodore, zresztą bitów, że
możesz zniszczyć tankowiec w trakcie tankowania. Mieć punkty. O, proszę bardzo. I fajne są te, wiesz, te komunikaty, które pilot tam mówi. O, uwaga! Jak coś nie tak zrobisz, czy wiesz, rozbijesz się, czy zniszczysz tankowiec, on mówi coś tam. Och, no! O, no, co mi się jeszcze podoba? Należy zauważyć, że gra posiada zmienne pory dnia. Teraz się ściemnia. Tak samo pogoda jest tutaj zobrazowana, będziecie widzieć może opady deszczu, ciemność, więc naprawdę jest to fajne. I także bardzo podoba mi się to, że jak niszczymy most, to jest taki jebitny wybuch, jebudu. No, na razie się idzie, ale to jest dopiero trzecia plansza. No, w Ring Ride trochę grałem. No. Nawet jakieś tam miejsce, jakieś tu nie zająłem. No, lepsze od mojego. Pokonałeś mnie. Nie pamiętam. Tak. Ty byłeś chyba. A miałeś drugie miejsce. No, a ja byłem trzeci albo któryś, tak. No ale to wersja tarowska to. Całkiem inaczej. O, i tutaj są też nowe, właśnie leć, wjedź w lewo, tak. I tu mamy rozbitka. Jak będziemy wolno nad nim lecieć, to zbieramy go, o komunikat OK i mamy dodatkowe życie, więc nie tylko są elementy te, które były w River Ride, ale gra została też troszeczkę rozbudowana o nowsze, o inne elementy. Więc to, co mieliśmy w River Ride, plus o właśnie skały, które możemy niszczyć, zaraz zobaczycie. A, udało się. Będą też różnego rodzaju... O, jest też ten czołg, pamiętacie, czołgi, które jeździły po mostach. Proszę, rozwaliłeś pięknie. Będą różnego rodzaju też wyrzutnie rakiet, radary, które stoją na brzegu. O tak, ten radar, może mogłeś go zniszczyć, no teraz już za późno. Możesz i też masz za to punkty. O, i tam jest wyrzutnia rakiet. Jak będziesz szybko... O! No to, ale tu powiem ci, że to tak... Tak nie... Troszkę nie fair, nie? Zauważyłeś to? Ja uważam, że w ogóle nie tkłem nic takiego, żeby... Ja też to zauważyłem, grając dużo wczoraj. Patrz. Że detekcja kolizji przy kontakcie z lądem w niektórych momentach jest bardzo nieuczciwa. Trzeba z dużym zapasem na przykład brać ten zakręt. O! Widzisz? I to właśnie zauważyłem wczoraj grając na CRT i tak samo tutaj widzę, że jednak pod względem wszystkich duszków, które latają na ekranie, nie wiem, czy tak profesjonalnie się wyrażam, czy to są też duszki na Amidze, że tutaj... tu nie powiem. No, że tutaj jest to bardzo uczciwa detekcja kolizji. Łódź podwodna dopiero jak się wynurzy jest zagrożenie. Ale pod względem barier bocznych, koryta rzeki zewnętrznych, to często jest tak, że wydaje nam się, że przelecimy, a zahaczamy i się rozbijamy. Więc tutaj widziałbym właśnie taki element do dopracowania, żeby to było bardziej piksel perfekcyjne, żeby można było ryzykować bardziej. A powiedz mi, tutaj jest możliwość ukończenia gry? Czy tak, jest możliwość. Nie jest tak jak w oryginale, że lecimy do końca. Jest ograniczona liczba etapów, nie powiem ci ile, bo nie udało mi się jeszcze ukończyć. Chciałem to zrobić wczoraj, ale no, wygnie... O, na prawo masz tego. Jest, uda się. Rozbitka. O, zwolnij. Jest, zebrano. Trzy życia, pięknie. Są też ślepe zaułki, wiesz, tu byś poleciał, to już po tobie, ale nie? Już... A, widzisz, no, o, tutaj minaj! O, kurde, zapomniałem ci powiedzieć, że miny właśnie są dla ciebie groźne, no bo... Miny? Wydaje się, że nie powinny być, bo jakiś samotem, ale to jest tak jak właśnie w River Ride, że on musiał zejść poniżej jakiś tam poziomu radaru, wykrywalności przez radary i on leci nad samą taflą wody, tak to było w historii River Ride i tutaj ta historia jest przeniesiona. No, samoloty są takie same jak w River Ride, że on wleci z tej strony i latuje z tamtej, wiesz, na takiej samej wysokości jak wleciał, więc to jest też tak samo jak w River Ride zrobione. Przy tych wyrzutniach rakiet to należy zwolnić, to już się wyuczyłem. Uważaj po lewej wyrzutnie rakiet. Możesz niszczyć ich pociski. Aha, jeszcze masz wiry. Jedziesz na wir, lecisz, to on cię wyrzuca przed siebie. O, po prawej masz latek dalej. A, dobra, to już tam nie da. Ten wir wyrzuca cię przed siebie i nie masz kontroli nad samolotem. O, ale... Ale nieźle ci poszło, nieźle. Chcesz jeszcze raz spróbować, czy ja? Nie, już sobie weź. Ja sobie popatrzę. O, czekaj, może... Można się wpisać, my tu mamy klawiaturę do naszej Amigi. Wpiszemy cię może. Jest, działa wszystko. O, Marek. R nie działa. R mi nie działa.
Słuchajcie, to jest... Jest, działa, tylko to jest klawiatura z peceta podłączona przejściówką. Dobra, Fire chyba wystarczy. Naciśnij tam. No to teraz po prostu 25 most, jak nic. No słuchaj, jeżeli będziesz moim pilotem, będziesz mi mówił o rzutniach rakiet, które się tutaj znajdują, to jak najbardziej spróbuję przejść jak najdalej. Bardzo chętnie bym ci pomógł, ale ja po prostu ja ci powiem nie wiem co, jak. A jeszcze ciebie instruować teraz, gdzie one stoją. Co ty? Na razie ich nie będzie. O, tylko powiem ci, że na... Ja grałem na sticku, a tu może być... To kurczę, bardziej... No ale nic. Na razie zapieprzamy. No trochę inna taktyka u ciebie, bo ty szybciej latasz między tymi tankowcami. O, i można... Pyk. Trochę zatankować i zniszczyć. Trochę wydaje mi się ta rzeka taka kwadratowa za bardzo. Nie wiem z czego to tak wynika. Tak jakby to koryto było takie bardzo przez człowieka zrobione. Bo na Atari nie jest takie kwadratowe, jest takie poszarpane, owszem, ale takie bardziej łagodne. No rozumiem cię, rozumiem. Natomiast, o, tu widzę, że nawet jakieś postaci są, tam jakiś koń chyba tam takie animacje dodatkowych elementów graficznych, tak? Fajne. Co sprawia takie wrażenie fajne, że to takie, no, że się przyłożyli do takich drobiazgów. Tak, na przykład chmura jest dla nas groźna, jeżeli wlecimy w tą burzę, czyli piorunem może nas załatwić. Więc ja może tutaj... O, tak. No i nie, to muszę uciekać. Małe statki. Muzyka też się zmienia co pewien czas. My przygotowaliśmy dla was wywiad z twórcami tej gry i będziecie mogli go przeczytać na Retro Magazie. I tak specjalnie do tego wywiadu stwierdziliśmy, że jednak pokażemy wam coś nowego oprócz Atari. I stąd pokazujemy wam Bridge Strike. Kurde, rozwaliłem sobie tankowiec, wiesz. Teraz kiepsko spaliłam. Masz. Dobrze jest. No. Tak samo, wiesz, można na przykład zostawić ten czołg, który jeździ po moście, zniszczyć most, a czołgu nie zniszczyć, wtedy on do nas strzela, wiesz. Pamiętasz, na Atari też tak było. Ale jak już jest na moście? Nie, nie, jak jest jak poza jest mostem. Mostem. Tak, tak. O, tu są te wyrzutnie rakiet, gdzie zestrzeliłem i ci nie powiedziałem. O, tu jest, widzisz, ta wyrzutnia. I o tym mi mów, bo ja tego często nie zauważam. No, powiem ci, że ja tym bardziej nie zauważam. Staram się, no. Fajne te wodospady są. Fajne, no. Tak jak mówię, moim skromnym zdaniem grafika trochę nawiązuje do na przykład do Banshee od Core Design lub do gier Bitmap Brothers. Wiadomo, że to nie jest aż taki poziom, ale jest to całkiem sympatyczne. Bardzo zagapiłem się na górę. Takie soczyste kolory. Mm-hmm. Fajnie, no paleta barw jest trochę inna niż baterii, więc jakby siłą rzeczy można ładniejsze grafiki wyczarować. Ach, znowu patrz, rozwaliłem sobie. Dobra, rozbitka trzeba wziąć. Jest. To tak
takie, no właśnie tutaj taki, jakbyś tu poleciał, to już koniec. To już koniec, tak, ślepe zaułki są, wiesz. No to taka nowość, bo w oryginale to jednak nawet jak się wybrało trudniejszą drogę, węższą na przykład jakiś przesmyk, to jednak zawsze się dało przelecieć. A tu są takie właśnie, że momenty, że trzeba wybrać, wiesz, dobrą drogę. No ale na szczęście widać, to nie jest tak, że jest nagle zaskoczenie, że źle wleciałeś. No i tu już trzeba bardziej uważnie grać. Powiem wam, że trudniej mi się gra na DualShocku niż na sticku. O, miny. Tutaj taki moment, że dużo min. Te samoloty są, o Jezu, wkurzające. Rozwali, jest na lotniskowiec. I następny. Dobra. No, spanikowałem, wiesz? Spanikowałem. Bo chciałem wyprzedzić ten samolot i władowałem się na minę. W tej grze właśnie nie wolno panikować. No w Rivera i tak samo, człowiek panikował to. Trzeba kontrolować całe pole, bo jednocześnie te samoloty wylatujące, wiesz? O, żeby go tu zdjąć. Jest. A mnie te animacje takie dodatkowych tych elementów bardzo się podobają. Jakieś liście się ruszają na wietrze. Jakieś ptaki nieraz ptaki są. Na ten, ten. O, wyrzutnie ściągnę. Był jakiś śmigłowiec. Tak, pojawiają się nowi wrogowie, raczej nowy ich wygląd, ale fajnie właśnie, że to się dzieje. Małe jednostki, duże, różne łajby. Wyrzutnia rakiet, nie zauważyłem jej. No, ja tym bardziej. Trochę jak dla mnie ten wskaźnik paliwa jest taki no, trochę mało czytelny. Może trzeba się przyzwyczaić po prostu. Ten dolny panel też taki fajny, fajnie zrobiony, taki trochę jakby to kokpit, był no. Automat. No. Gdzie tutaj mamy taki obraz na ekranie. Nałożony na stałe, tak to wygląda tylko. Natomiast sam ekran gry jest już wyświetlany inaczej. Się teraz skupiam do granic możliwości, tak, zauważyłeś. O, duży samolot, który powoduje wstrząsy ekranu, że nam się gorzej leci w tym momencie. Strzelić, czy tego nie? Dużego nie udało mi się jeszcze, wiesz? Mina. Wir. Wyrzutnia. O, jest. I tak jak w wersji na 8-bitowce na Audio Rivera idzie teraz, że niszczymy most, to już przeszliśmy do następnej planszy, nawet jak nie przelecimy, wiesz? Taki motyw. Tu jakaś latarnia. Tak. Latarnia chyba jest tylko ozdobnikiem. No ale widać dbałość o takie szczegóły właśnie nieistotne jakby dla samej gry, ale tak. Upiększające grę. No, trochę jakby strzelała laserem. Tak. No. Ajajaj, zniszczyłem sobie lotniskowiec. No i następny będzie gdzieś tu. Jest. No, spokojnie.
Już na czerwono, dobra, to mówię. Mnie na początku rozpraszały właśnie te płytkie wody, wiesz, myślałem, że tam nie można przelecieć i zanim się nauczyłem, że jednak nie tak jak w River Raid, że tam było, że ziemia parzy, jak to mówił Repip. To były przyzwyczajenia takie, że omijałem te po prostu, te płytkie wody tak samo. Nagrywa się wszystko. Nagrywa chyba. Co tak się tam długo zapatrzyłeś, bo mnie przeraża coś takiego? No patrzę po prostu, bo tam te wskaźniki latają. Mam nadzieję, że się nagrywa. Mówię, że to zawsze u nas jest wielka niewiadoma. Tak, tak, tak. Potem chwila strachu i się okazuje, że coś tam jest nie tak, a to z dźwiękiem, a to z... rozjeżdża się z obrazem, a to w ogóle historie takie różne. Kto nagrywał filmy, ten wie. Żyjące są te samoloty, wiesz? Aj, trafiłem sobie tego dziada. Prawo, lewo, jak myślisz? Prawo idzie. Patrz, o ja cię, no i tutaj... No, ale fart. Dobrze, że się przechyliłeś na bok. No, niczym wiesz, Tom Cruise w Top Gunie, nie? No, w odpowiednim momencie przyspieszyłem. Właśnie powiem ci, że... I znowu ten sam. Chodź tu. Coraz szybciej już teraz latają. No. Już podwodne. Opatrz, zdjąłem go. Widziałeś sam czołg? Najpierw czołg. No. O, zima jakaś się robi. O. No, zmieniają się też. Aha, bo tu zamiast zieleni jest biały kolor. No tak. Mhm. Ale zmaściłem. Trzeba było lecieć po lewej, no widzisz? No i co, prawo? Myślę, że prawo, bo tam jest lotniskowiec. Cholera, nie mam nawet... Dobra. No i patrz, to... ale nie... Aha, tu przelecisz. Ja się wystraszyłem. To cholera, zniszczyłem. Dobra, lecę tam, gdzie są lotniskowcy. Wszelki wypadek. No, chodź tu, dziadu, patrz. Przydałoby się jakieś życie, mam jedno, nie wiem, czy to ostatnie, czy nie. Może teraz zmienimy na lewo, co? Dziękujemy. Mina. Pięknie trafiony.
tam jest, no, no co z tego, jak tam będziesz mieć? Jakbym go wziął, to już nie da wrócić, nie? Tego mnie rozbitka. Taka podpucha. O, jakieś cepeliny się pojawiły. Nie chcę tego wyszyć. Co, zmieniam na prawo, nie? Tak myślę, że to będzie podpucha. Poważnie? Tak, zmieniam. Ja w życiu nie przyleciał. No może źle zmieniłem, ale jest lotniskowiec. Zatankujemy. A tu do cholery po prawej się zmieszczę. Nie, tutaj na lewo nie zmieniam już. No tak, tutaj to nie warto. Jest most, dobra, jest dobrze. Tak jest. Środek. A patrz, po lewej był ten, a dodatek, cholera. Nie zauważyłem go. No i co? Tędy. No ale potem stamtąd... Ty, zero. Co mnie zabiło? No nie zauważyłem. Może paliwo? Może ci brakło. Cholera. No dobrze, no myślę, że... Ciężko będzie mi przejść na tym, no raczej nie, no, nie dam rady. Trenowałeś na innym... Trenowałem na sticku, a na tym będzie ciężko, ale może... No dobra, no gierka bardzo fajna, podoba mi się, nie wiem jak tobie. Ja oczywiście zostałbym jednak przy klasycznym River Raidzie, natomiast tutaj no, całkiem, mi się całkiem fajnie grało. Trochę mylące są takie elementy, których nie było poprzednio. Jak właśnie na przykład różne wysokości tego brzegu. Lądu, no, tak, lądu, brzegu. Tak. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Tu mi się podoba, że są jakieś przeszkody na wodzie, które trzeba zestrzelić. Nie ruszające się, taki kawałek lądu gdzieś tam stoi. Nie wiem, czy to głazy jakieś, czy jak, i do tego trzeba strzelać. Myśmy ją oceniali, tą grę u nas na Retro na Gazie. Recenzja już jest w wykonaniu Wojta. I tam dostała zielone światło w Retrometrze i myślę, że to jest dobra ocena. Jeżeli ktoś robi jakieś remake'i starych gier, to właśnie w ten sposób. Trochę rozwinięcia, no, tak. Czerpania z przeszłości, właśnie, że te niuanse z River Raida są przeniesione, ale rozwinięcie jeszcze o troszkę swoich pomysłów. Wydaje mi się, że w ten sposób można graczy zaciekawić. Myślę, że możliwości Amigi są znacznie większe, ale tu chyba nie o to chodziło. Tak jest. Tu chodziło o to, żeby ten klimat River Raida z klasycznych 8-bitowych sprzętów przenieść na Amigę. I myślę, że spokojnie to się udało, chociaż te kwadratowe brzegi tak mnie trochę dziwią. Kwadratowe chmury, no to tak dziwnie. No ale... Ja myślę, że to mogło być pod te tilesety, czy jak to się nazywa, te zestawy tych ale grafik. Ale ja myślę, że to układane. Można zrobić też, żeby było bardziej. Naturalnie. Ja się nie znam na Amidze, więc tutaj nic nie powiem. Może akurat tak było łatwiej, prościej, może mniej pamięci zajmuje, nie wiem. Ale ogólnie trzeba powiedzieć, bardzo pozytywne wrażenie i gratulujemy chłopakom, dziękujemy za fajną grę, ale jeszcze tak, zostaniemy na chwilę przy Amidze, bo chciałem pokazać też inny tytuł, no powiem prawie z tej samej firmy, też wydany przez projekt R3D, tutaj tak samo autor grafiki, czyli Kojot, uczestniczył w produkcji, wydawcą był UN tej gry, ale twórcą był Kobe. Jest to gra Lumberjack Reloaded. Czyli zabawa w drwala. Nie wiem, czy grałeś kiedykolwiek w to. Zobaczcie sobie, też no wydane. Nie, to jest taka prosta gra na punkty, śmieszna. Widziałem. Widziałeś. Więc sobie zagramy, kto więcej. Ale jak najbardziej. Proszę bardzo. No to jedziemy. Kasujemy. Wkładamy. Ja z chęcią pokazałbym wam inną grę. Właśnie projekt R3D. Tanks Fury. Wzorowaną na sławnym Battle City z NES-a, ale niestety Tanks Fury wymaga pamięci FAST do działania i już go nie uruchomimy, wiesz? Ale mówiłeś, że tamta też wymagała. Tamta wymagała, tak, ale się uruchamia, ale tam już chodziłaby szybciej, nie byłoby tych zwolnień. Dobra, my włączamy Lumberjacka, taką sympatyczną gierkę, też nowość, 2017 rok. Pyk. A Tanks Fury niestety musimy się obejść smakiem, tak samo wydana profesjonalnie.
do nabycia na stronie CD Label. Tam możecie nabyć te gry w oryginale. Polecam. Nie są drogie, profesjonalnie wydane. I tak wspieracie twórców. On dasz może adres strony, bo to jest strona właśnie UN-a. Jest. No i tu mam właśnie kod gry i muzyka Kobe. Grafika Coyote, czyli twórca grafiki do Bridge Strike. Muzyka tytułowa tak samo JMD, czyli Simone Bernacchia. I jakieś dodatkowe elementy, testing, Lemming BBO, jak dobrze widzę. No to co? No, grałeś kiedyś? Nie. Dobrze. No może inaczej, grałem kiedyś na telefonie. Aha, bo to jest też na Androidzie, tak? Ja na telefonach nie gram za bardzo. To... Ja teraz też nie, ale kiedyś... Wiem, że to jest prosta rozgrywka, mamy duże drzewo, drwala. Tak, lewo, prawo, on ścina to drzewo, gałęzie nas nie mogą przyciąć, walnąć w łeb. Ja kiedyś słyszałem, że powstaje wersja na Atari, ale no niestety... No i musimy omijać, czyli dwa kierunki, no psyła, są dwa kierunki, jesteśmy po lewej stronie, dajemy w lewo, po prawej to w prawo i tniemy drzewo, nie może nas nic przytrzasnąć. Czym szybciej to robimy, tam jest siła mu się zapełnia wtedy, wiesz? A jak wolniej, to ta siła mu spada i w końcu on nie ma siły, żeby ciąć. Aj, 57, proszę bardzo. O cholera. Fajna grafika, prosta zasada. Łoskubany, jak poszedł. Taka fajna gra na turnieje, wiesz? Na zloty. Zaraz mnie będziesz miał. Brawo ty. I tylko tyle, i aż tyle jest ta rozgrywka. Więc gra, kto zrobi lepszy wynik punktowy. O! Skończyła się ta siła, wiesz, za wolno. Za wolno jechałem. 89. Patrz, 1100 tu jest rekord chyba. Ale trzeba setkę, żeby się w ogóle zapisać na ten... Ale słuchaj, to jest gra do ogarnięcia na spokojnie na Atari. No jest do ogarnięcia, bez problemu, na każdy sprzęt według mnie. I pomysł nie jest głupi, bo jest grywalna i myślę, że... O, widzisz, tu zebrałem jakąś butelkę, ona mu chyba uzupełnia energię, on tam jakieś staniki zbiera, bo to jest, wiadomo, miłośnik pięknych kobiet, jak każdy drwal. Oprócz sekwoi to lubi sobie też, no... A, za wolno, ale 109 jest! Rżnięcie to jego hobby. Tak jest. Nie ma to jak z rana coś zerżnąć. Czy drzewo, czy... dobra, tylko... Okej. Taka niby popierdółka, ładnie zrobiona, a ta gra też nie jest droga w wydaniu oryginalnym, bodajże 39 zł. Amigowców zachęcam do wspierania chłopaków. Niech będą wiedzieć, że jest sens dla kogo robić nowe gry. O, widzisz, pantofle weźmiesz? Patrz, nie wiem co one dają, może szybko ścięcia. Ja powiem ci, że czasami mogę się, znaczy tak, mam wrażenie, że się zaraz pomylę. Ja bym to zrobił jednak na... Ach, no właśnie, to jest to, ale 160. No, stary. Dobrze idzie. Rżniesz w dechę. Podoba mi się ta gra. Ja bym ją zrobił na jeden przycisk tutaj właśnie w lewo, a drugi na fire, tak żeby dwoma palcami można było, a nie tylko jednym. No ale rozumiem, że to na joystick jak jest, to jest tak bardziej... Realistycznie może, no. Tak, tak. O, ja ciebie przepraszam. No to dopóki mnie nie pobijesz, to sobie graj. Słuchaj, ja myślę, że ty teraz myśl nad tym, jak ją szybko skonwertować na Atari. Dodając jeszcze jakieś dodatkowe, fajne elementy. Ale słuchaj, pod VBX-y to by nam było tak... Ładnie jak tu. No. A może zrobimy taką samą, tylko że to będzie noga kobiety? Oj, chcesz rąbać nogę kobiety? No gryź będzie, haps, aż wiesz, dochodzi do... No. Znaczy, tu jest ten problem, że no, ktoś to już wymyślił, to nie jest nasz pomysł, więc tak. Nie wiem jak to...
czas, raczej energia. Więc wiem o co chodzi, że... Można by było wymyśleć coś takiego... Podobnego. Na tej bazie coś podobnego właśnie. No, nie, to tak są tylko tak... Ale gra właśnie, do którą można zrobić na wszystko. Bardzo fajna wersja, ładna gra. No, kurczę, wiesz, myli mi się nieraz ten... No. Nieraz mi się myli ten kierunek, ale nie spocznę, aż cię nie pokonam. Kurde. To są jakieś etapy, czy nie? Po prostu tniesz i tniesz. Tniesz, chyba etapów nie ma, ale tam coraz więcej tych gałęzi albo jakieś inne przeszkadzajki, nie wiem. O, stanik wezmę. Może jak wszystko zbierzesz, to się pojawi w końcu kobieta na tej gałęzi. No mam nadzieję. No właśnie, on to zbiera te poszczególne części garderoby. Tam jakaś sowa go obserwuje. Jak to sowy zawsze obserwują. No. Mam cię? Kurde! Nie, no tyle samo. Tyle samo. Nie pobiłeś. Możesz ty w mordę jeża pielić. Często właśnie w tą grę widziałem, grają ludzie na złotach, zawody jakieś mini robią. No tak, bo to jest w miarę szybkie. Tak, każdy przy swojej sobie zasady brzmi. Tak, jasne. Dla dzieciaków też dobre. Kurde, ale mam nawalone tych gałęzi, wiesz, jedna... Nie mogę się rozbujać za bardzo. Pewnie jak jacyś mistrzowie to tak wymiatają, że nawet nie chcemy tego widzieć, wiesz? Zdecydowanie na Joyu by było tutaj... Kończy mi się, jadę na małe! A, pobiłeś mnie. No właśnie, patrz, chyba wchodłem w rytm. Ci po... Ach, 180 masz! Ale 1000 zrobić to naprawdę już trzeba zaiwaniać. Go, go, go. Tam mu chyba jakiś królik, czy ktoś pokazuje. Majtki. Jest, majty są. Stanik. Jest. Ach! No ale ładnie szło. No i cóż z tego. Ładnie żarło i zdechło. A ja właśnie czekam na tą kobitkę. Mhm. Dobra, buty są. Flaszka. I buty. Ale tam coś było. Majtki, tak. Dobra, no a jeszcze raz i chyba to tyle. No, podoba mi się to. No, grywalne, nie? Fajne. W prostocie jest nieraz siła. Podpucha. No właśnie, no to nie, to jeszcze raz. Jak masz tylko jedno miejsce na to, żeby wiesz, tam wejść, to musisz mieć dwa miejsca, żeby się zdążyło obniżyć jeszcze. Bo zawsze jak zmieniasz, naciskasz... To on rąbnie jeszcze. Tak, to on rąbnie. No więc... Chyba za... Za długo poczekałeś. Tak. Jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze. Ale raz. Rżnij, panie, rżnij. Ach, 90. Dobra. Ja sobie raz spróbuję tak na... Wiesz, na bardzo szybko pojadę. Tak na wiesz. Ach, albo jeszcze raz. No coś w niej jest takiego, że się chce co chwilę grać.
Nawet widzę, dobra, że to drzewo się obniża skokowo. To nie jest tak, że płynnie, więc to jest spokojnie do przeniesienia na każdy komputer. Słyszycie, atarowcy? Lumberjack czeka. Teraz może pozwolisz, że skoro jesteśmy przy Amidze, to ja zaprezentuję jeszcze na szybko dwie nowości. Bardzo proszę. Jestem ciekawy. No to się tak rzadko trafia, więc... Wychodzą na Amidę. To może zacznijmy od czegoś... O! Tiger Claw. Proszę bardzo, to jest wariacja na temat Bruce'a Lee, znanego z Atari i z Commodore. I ta gra także wyszła na Commodore 64. Ale jakie tu jest pudełko? Jakie tu jest wydanie, nie? Bogactwo. Kurde, to jest piękna sprawa. Ja już się zachwycałem tym pudełkiem. Ci, co mieli okazję oglądać nasz odcinek taki rocznicowy, to widzieli. Świetnie wydane. Ale jakby to był kartridż do Atari w środku, by było jeszcze lepiej. No i tak wydano, nie? Powiem ci, że jakieś dodatki, pierdoły, gwiazdka ninja, no bzdurki takie, wiecie o co chodzi, w tych wydaniach to tak jest, że nawkładają, ale gry są lepiej wydawane niż na PlayStation 4, trzeba to przyznać, na PlayStation 4 są gorzej. Ja grałem tylko na złocie raz, grę wydało RGCD, może zobaczmy kto zrobił. Matthias Bock i Saul Cross. Wydawcą jest znany wydawca gier komodorowych i amigowych RGCD. 2018 rok, a deweloperem Lazy Call. Patrzcie, gdzie? No już taka zbliżona graficznie jest do oryginału, tak, do Bruce'a Lee, tylko chyba tutaj więcej jest tych... Wrogów i chyba więcej takich elementów. Ja spróbuję pierwszy może tym razem. Oczywiście. Patrz, training, multiplayer. O, jest multiplayer. Ciekawe jak rozwiązany. Muzyka, Walking Tiger, przebudowy standard mode. Chyba, że próbujemy multiplayer, ale dobra, nie będziemy. Graj sam. Standard mode, start. Zobaczymy. Jestem, jest. O, kopniak, pięść. Wyskok. Woda spowalnia. Dobra, idziemy tu. Wspinamy się. Patrz, gwiazdkami rzucają. Zapraszam do obejrzenia naszego odcinka starszego tak, o Bruce'a. Jest, dostał. Wiadomo, że ta gra nie wykorzystuje możliwości Amigi, ale taka sobie, kto grał w Bruce'a Lee, na pewno mu się taki tytuł spodoba. Kurczę, aha, tam mam energię u góry. No. No i co? Jak ja tu mam? Aha, może czekaj, wyjdę na samą górę, tak. I stąd skoczę, tak jest. Jest, w skoku, pyk, leżeć. A, tu nie da się przejść. No to tylko ich zabić mogę tutaj najwyraźniej. Chodź, dobra. Tu mogę w prawo, tutaj tam nie było przejścia, więc... Wiesz co, tu przejdę górą. O. Patrz, gościu ma te... Ogniem. Ognie, jakiś diabeł. Leżeć. Jak się robi okopniak? Aha. To jest jakieś zejście do podziemi chyba, tylko tak, musi się otworzyć. Muszę go zabić najpierw. Jest, o zaciłem go. Tu jakieś jedzenie chyba. To będzie, wiesz, wymagało skoków co do piksela. Wziąłem, full energii mam. Tam jakaś maska. No, ale tu już nie wezmę. To może miałem, wiesz, albo jakąś inną drogą tam wejdę, bo drabina jest, widzisz? Mhm, od góry, tak. Czyli komnatówka, gra komnatowa, action adventure z elementami bijatyki. Tu przejdę. Znowu jakaś maska psy. Będzie rozbudowany tytuł. O,
Oj. Uj, uj, uj. Ale na szczęście przeżyły. Nic się nie dzieje. No, o jest, wszedł. A czekaj, może trzeba trzymać na skos. Dobra. No, to nie będzie hop-siup, ci powiem, chyba że na prawo i na górę po drabinie, nie? Pieski leżeć. Ucieka. No i spokojny piesek. Czekaj, może... O, tak. Tak. Cholera, powiem ci, tutaj się lepiej by grało joystickiem chyba. Bo wtedy te skosy by mi łatwiej wchodziły. Tu przejdę, nie przejdę. Żadnej z tych masek nie zebrałem, wiesz? Tak łażę, łażę i... Jakieś laboratorium jakby teraz się zaczęło. O. Tutaj jakby trzeba robić czołganie. Może tutaj się zdobywa jakieś umiejętności, wiesz, później w trakcie. Nie tylko to, co mamy, te umiejętności, z którymi zaczynamy, tylko tak w Metroidvaniach, że zbierasz jakieś podwójne skoki, wiesz, albo te maski właśnie może coś dają, tak w Drakonusie, że tam, wiesz, przez ściany przechodziłeś, nie? To tu może być podobnie. No i co, ja tu stąd już nie wyjdę, za przeproszeniem? Nie, no wyjdę górą tu chyba tylko. No, na pewno. Czy jestem, za przeproszeniem, w tyłku? Bo ich zabiję wszystkich. Ale to wychodzą. Dochodzą do nich. Chyba wszedłem tam, gdzie nie miałem wejść. O, otworzyło się. O, widzisz, no, trzeba było ich tam zabić. No dobra. Wiemy, o co chodzi. Press Button. Tiger Claw. No taka sympatyczna gra na podstawie Bruce Lee. Nie jest to jakiś wielki hit, ale... Ale dla miłośników Bruce Lee jak najbardziej. No to jedziemy dalej, nie? Myślę, że czy chcesz sobie zagrać? Czy ty zagrasz następną? Dobra. Dobra? Nie wiem, co jest następne, co mi tam szykujesz. No, zaraz zobaczysz. W tym samym pudełeczku, czyli to jest takie... Tak, ja ci szykuję teraz Power Glow. Reloaded, bo także gra wyszła na Commodore 64, a tu jest wersja Amigowa. I wiesz co, to są chyba ci sami autorzy nawet. To jest taka wariacja Mega Mana. Kojarzysz Mega Mana z Nintendo? No nie. Nie kojarzysz. Znaczy, nazwa oczywiście tak. Niebieski chłopek, który biega, skacze, strzela. Więc to samo ci tutaj czeka. Także pięknie wydana, kolorowa instrukcja, płyta. Pierdółki jakieś, karnet na księżycowy dom rozkoszy. Naprawdę? Proszę bardzo. Pokaż mi, że ja sobie kupię takie fajne graje. No zobacz. Słuchajcie, no i zrobili ją chyba ci sami autorzy. Mafias Bock, Pierre Martin. Czy to są ci sami ludzie? Nie, to był Saul Cross, więc ale Mafias Bock, czyli ten sam człowiek, tutaj maczał palce. Lazy Co. firma. Już grasz? No, chyba tak. Chyba tak. I podobna rozgrywka, o coś zebrałeś. On chyba strzela, nie? A przytrzymaj, tu jest trochę mocny strzał, bo jest szybki. Komnatówka. Tutaj coś pewnie trzeba przyjść później z jakimś przedmiotem, jak to w takich grach bywa. A, tu masz windy chyba, na dół wjeżdżasz, to on wjedzie tam, gdzie jest strzałka. Spróbuj tak w Mario Bros. I na dół. Hmm.
Wow, już są stwory. Tutaj też chyba można skoczyć. Chyba tak. Chyba to będzie gra, wiesz, 500 pomieszczeń. Oj, ale tak... Nie tak łatwo tam skoczyć. Pamiętam, że na Atari były takie Starquake. No. Bardzo fajna graficznie, ale tak. Który się połapać w tych labiryncie całym to. To było trudno, no. Pogratówki, takie elementy scrollowane też są. Myślę, że mogła być fajna gra, tylko chyba gra, która wymaga dużo poświęcenia czasu od gracza. Bo tu jakbyś dał w prawo, mógł jeszcze wskoczyć, zobacz, nie? Ale ja chyba stąd wyskoczyłem. A, ty wyskoczyłeś stąd, dobrze. Oj, to trzeba będzie, o, game over. Już jest game over. Tu trzeba będzie mapować to jeszcze wszystko w głowie, wiesz? Albo jakimś przyciskiem. Albo może nie, no tutaj jest mapa na klawiaturze. Wiem, że na Commodorka miała bardzo dobre recenzje, na Amigę też. Jump, oba przyciski, standard, mode, start, dobra. No ja spróbuję tu iść, najpierw na to. I co będzie? No patrz, nie mam strzału, dopiero trzeba zebrać działo. Trzeba to wziąć, tak. Okej. Okay. Tu jakieś czaszki, to na razie nic. Dobra, spróbujmy tak, ty. Jest taka bezwładność, jak mi sterujesz, jak skoczysz i... Cholera. Będzie trudna pozycja, wiesz? Taki trochę scrolla pionowego w niektórych pomieszczeniach, tak jak tu poziomy. No. Myślę, że ta gra będzie lepsza od tej poprzedniej, ale będzie to hardkorowy wyczyn ją przejść chyba. O! Dobra. Jedno serduszko mi zostało, czyli będzie zaraz po mnie. Najprawdopodobniej. Już tam się jakaś mapa rysuje, widzisz? Na dole. A, rzeczywiście. No dobrze, jeszcze raz spróbuję i będziemy kończyć. Recenzji raczej się nie spodziewajcie, bo tutaj musielibyśmy tą grę przejść lub dłużej w nią pograć, bo widzę, że to są gry, zarówno ta i Tiger Claw to gry na dosyć długo, tak mi się wydaje, więc na razie się recenzji na Retro Magazie nie spodziewajcie, opiszemy nasze pierwsze wrażenia, bo to naprawdę będzie tytuł. A czekaj, Jump Up, kto to jest? First Button, Second Buff. A ty tutaj masz dwa przyciski niby? Tak, ale musiałbym przestawić na inny tryb. No jak to się robi? Możemy spróbować. Ja sobie tam patrzę na mrugające światełka. To jest chyba tryb, ale też nie jestem do końca pewny, bo musiałbym włączyć Atari. No. Z testem Joya. Ale spróbuję. First Button, Second Button, Buff. No dodaj pod drugi. Pod drugi skakamy, tak? Coś będzie, bo tu... Strzał, skok. No jest. No widzisz. Elegancko. Ach, wiesz co, oni zaskakują tymi strzałami takimi, że... Że on może już mnie ściągnąć. Trzeba szybko działać w tej grze. Dobra, poczekamy do tego dziada. No.
Dobra, to widziało tylko... Tak się lepiej gra z skokiem. Dobra, spokój. Wow. Trzech na jednego to banda łysego. Pięknie. Możliwe, że później jeszcze jakieś bronie zbieramy. Nagrywa się wszystko. Na razie tak to wygląda. Dobrze, chwilę pochodzę jeszcze. Ajajaj. Tutaj tej szybko się traci ta energia. No trudna, trudna pozycja. Też całkiem sympatyczna. No, nie wykorzystuję możliwości Amigi do końca, ale można by w to pograć. Tylko trzeba by się zagłębić. Dobra, na tym będziemy kończyć taki przegląd nowości, bo cztery nowości pokazaliśmy, jedna nie chodzi. No i powiem Ci, że fajnie, że nawet na Amigę też wychodzą gry do tej pory. W XXI wieku. Myślę, że i Polacy też robią, to jest dosyć ciekawe. Co Ci się najbardziej podobało? No oczywiście najbardziej wciągający był Drwal. No, chyba nie muszę. Bo chętnie bym sobie jeszcze raz zagrał, bo ten Drwal rzeczywiście jest fajny, kolorowy. Tam za wiele się nie dzieje, ale jednak... No jak chcesz sobie jeszcze raz zagrać, to dlaczego mam Ci tego nie umożliwić? No, główna atrakcja dzisiejszego wieczoru, czyli Amigowski Riverlight. Fajna gra. Fajna gra. Generalnie te dwie, co przed chwileczką pokazałeś, też o tym Brusieli i to właśnie ten Power Glove. Glove, tak? Tylko tu trzeba by sobie już usiąść i dłużej tak. Z tym sobie... Kod natówki, które wymagają posiedzieć. Zdecydowanie więcej czasu od gracza i... Ale mogą być naprawdę długimi, fajnymi tytułami. Tamte dwie polskie gry bardziej natychmiastowe. Bridge Strike, bardzo dobry lumberjack, wciągający. Jeszcze raz się zmierzymy na koniec, wytrzymajcie kciuki. O co gra? Nie, tam od razu o co. No będzie ten, jakaś, wiesz, rywalizacja, jakaś adrenalinka. Ale to musielibyśmy ustalić, ile razy, czy... Trzy próby każdy ma. Kto będzie lepszy? Dobra, pięć. Chcesz po prostu pokazać, że wygrywasz, tak? Nie, wiesz co, powiem Ci ja. Nie mam jakiejś takiej w sobie, że muszę z każdym wygrywać w jakieś gry. Nie. Ja też nie. Właśnie. Bo pewnie oglądają nas ludzie, którzy grali w Lumberjacka dużo, bo jak mówisz, że wyszedł na tyle systemów, to napiszcie nam w komentarzach, jakie macie rekordy na Amidze, żebyśmy zobaczyli, jacy jesteśmy cięcy. A gramy o majtki damskie. Kto przegra, to przynosi nas damskie majtki, nieważne skąd weźmie. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, 200. No i jeszcze ma energię. No nie wierzę w to. I wiecie co? Chyba w tym momencie zakończymy ten program, bo 300 punktów. Ja pierdziu. Ach, no niestety. Tylko 320. Nie wiem, skąd ty te majtki weźmiesz, także coś sobie wymyślił, to teraz... O, ja ciebie... Ale nie wpisałeś mnie, nie wiem. Nie, chyba Joje się wpisujesz. Aha. Joje, no to... Dobrze, może być jako... Pamiętam, dobra, pamiętajmy, 320. Wiecie co? Będzie ciężko.
właśnie widzę. No i seteczka zaraz już jest. Może to jakiś łatwiejszy tryb teraz jest. Mhm. Trzeba się skupić. Patrz, 170, gdzie tam do 320? No to nic, spróbuję. Parę prób, 5 prób, jak powiedziałem, max. No może nie przesadziłem, ale... No dobra, 5. Ja ciebie. No chyba, no trzeba nieraz zejść ze sceny pokonanym. Nie może być tak, że... Jak to ktoś napisał ostatnio w komentarzach, że... Larek, przy koledze w okularach, twój skill rośnie. Nie, ale to było pod filmem o wyścigach. Mm-hmm. Ja te wyścigi to za młodu grałem, więc to nie jest tak, że to były jakieś nieznane mi gry. No fajne to jest, no takie proste. Ja myślę, że ty przyjedziesz dzisiaj do domu i będziesz kombinował, jak to szybko na Atari zrobić. Wiesz co, jakbym miał czas, to bym się wziął za to, bo to jest, wygląda na proste do zrobienia. Nie wiem, jak by to wyszło w rzeczywistości, ale no, to animacja tam tych chmurek, to jest prosta rzecz. No, i to jest nawet takie stworzone pod Atari, bo tu kolory się zmieniają z góry na dół. Tak, ten muszę zastosować do teraz jakieś tam. A, więc na przerwaniach by to... No, ja rozumiem, że już te 5 prób minęło, więc słowo się rzekło. No, teraz to możesz tak tylko potrenować. No dobrze, no skoro nalegasz, skoro przegrałem, no to trzeba. Ale ty masz damskie majtki tutaj? O. Ja myślałem, że to tylko taki żart. Nie wiem, co wymyślił. No wiesz... Monika ostatnio Bellucci zostawiła. Więc... Nie wiem, czy to chciałbyś, żeby to puszczać, czy wytrzymać. Puść, co tam. Niech wiedzą, co tu się dzieje w Borsu Chainorze. Dobra, i tym pozytywnym akcentem zakończymy przyjaciółka, to były majtki przyjaciółki, amigi. Taki żarcik skromny. Ja nawet nie zapytam, czy chcecie takie filmy z innymi platformami niż Atari, bo jestem przekonany, że tak. To się pojawiały takie komentarze już pod naszymi filmami, że to Atari fajne, ale róbmy na czymś innym. No to wychodzimy do Was, zrobiliśmy tak na Amidze. Pokazaliśmy Wam nowości, jeżeli będziecie chcieli więcej. Główną platformą pozostaje Atari 8-bitowe, gdyż Larek tu jest szefem, ja tylko jestem gościem, a Atari to jego ulubiony sprzęt, ale raz na jakiś czas pokażemy Wam też coś innego. Amiga, może w przyszłości jakiś NES, czy coś. Na Atari już gry zaczynają się nam powoli kończyć. Tak, na pewno. Myślę, że do 60 mamy spokojnie. Tam chłopaki w komentarzach nam ale dali jak, trochę. Jak roboty. Najbardziej. I konsole, także jak mówisz NES, to też ja bardzo chętnie, bo nie znam tej konsoli. Mhm. Ale również myślę, że na Commodore 64 też coś też pokażemy, tak właśnie, żeby komodorowcy nie mieli nam za złe. Dzisiaj sprzęt Commodore, który ma więcej wspólnego z Atari niż Commodore. Piękne majtki przyjaciółki, przyjaciółka w formie. No i co? Dziękujemy Coyote'owi i UN-owi za fajne gry i widzimy się w następnym odcinku. Tak, dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Nie za długi chyba, że taki w sam raz myślę. Myślę, że do tak. Obejrzenia. Trzymajcie się, do następnego. Pa! Cześć! Dzień dobry, witamy wszystkich w kolejnym odcinku Gramy na Gazie. Z mojej prawej strony, jak zawsze, mój przyjaciel Borsuk. A z mojej lewej, mój przyjaciel Larek. I dzisiaj to jest dopiero... Wiesz co, poczekaj. Krzysztof Matys i Paweł Nowak. Paweł Jan... UN Nowak i Krzysztof Matys, Kojot 1222. Powiem tak, gra nazywa się Bridge Strike.
I została ona zaprojektowana, no, stworzona przez Polaków Pawła Matysa o ksywie UN i przepraszam, wytniemy to jeszcze raz. No, patrzyłeś tu? No tak mniej więcej, tam, patrzyłem. Tam. Dobra, wszystko się ponoć nagrywa. Musimy zacząć od nowa, bo miałem resztki jakiegoś zwierzęcia martwego na zębach. I wiecie, nie, to była tam fasolka chyba. Fasolka, takie zwierzę fasolka. Skorzyś te majtki wytrzasną. Z szuflady. Rozumiem, że się przebierasz czasem. Żarty. Nie, no to żart. No przecież wiem.